Cześć, dzień dobry, witam Cię na moim kanale. Temat odchudzania ciągle wraca do nas jak bumerang i mimo ciągle rosnącej świadomości społeczeństwa, wciąż możemy spotkać dużą grupę ludzi, która bazuje na dietach opartych o bardzo niską dostępność energii. I w takich przypadkach często możemy usłyszeć o zwolnionym metabolizmie, o załamaniu metabolicznym i wielu innych różnych rzeczach. Ja nazywam się Bartek Wojewódzki, jestem dietetykiem i trenerem personalnym, a w dzisiejszym odcinku opowiem o reakcji fizjologicznej organizmu na odchudzanie, czyli mówiąc w dużym skrócie o adaptacjach metabolicznych. Tych adaptacji jest naprawdę wiele, jeżeli temat będzie interesujący, to powiem trochę o tym więcej. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na takim podstawowym czynniku, czyli na wydajności metabolicznej. Zapraszam. Pierwsza rzecz, jaką w ogóle powinniśmy wiedzieć, aby rozważać na temat adaptacji metabolicznych, to świadomość na temat tego, co wchodzi w skład naszego dziennego wydatku energii. Mówiłem o tym w filmie pod tytułem Jak przyspieszyć metabolizm, więc zachęcam Cię, żebyś zajrzał lub zajrzała najpierw tam, abyś lepiej zrozumiał lub zrozumiała ten temat, o którym będziemy mówić dzisiaj. Zakładamy, że to już wiemy, a więc skupmy się na samej energii w naszym ciele. Pojęcie bardzo ogólne, czyli metabolizm, obejmuje wszystkie reakcje, czyli reakcje tworzenia, ale także reakcje rozpadu, które zachodzą nieustannie w naszym ciele. Do przebiegu tych reakcji potrzebujemy natomiast oczywiście energii. W dużym skrócie możemy powiedzieć, że tą energię organizm czerpie z takiego banku energetycznego w postaci waluty energetycznej, czyli adenozynotrifosforanu, w skrócie ATP. Wyobraźmy sobie, że ATP jest taką obiegową monetą w naszym organizmie i na takiej właśnie zasadzie działa. Jeżeli chcemy dostarczyć energii dla jakiejś reakcji, no to dostarczamy ATP, dajemy monetę i ta reakcja może się zadziać. Jednocześnie, jeżeli chcemy znowu mieć na taką inną reakcję, no to musimy odbudować zasoby tego ATP, więc znowu musimy jakiejś energii dostarczyć, aby odzyskać monetę. Można więc powiedzieć, że ten związek ATP, czy też ta moneta, jest cały czas w użyciu i cały czas musi zostać zużywana i odtwarzana na nowo. Cała ta waluta może być natomiast odtwarzana na drodze dwóch szlaków w naszym ciele. Na drodze szlaku tlenowego, do którego, jak sama nazwa wskazuje, organizm potrzebuje użycia tlenu, oraz na drodze szlaku beztlenowego, do którego oczywiście tlenu nie potrzebujemy. W przypadku tych pierwszych reakcji, reakcji tlenowych, kluczową rolę odgrywają mitochondria, czyli takie nasze wewnętrzne piece energetyczne lub silniki spalinowe. Możemy tak to sobie zobrazować. To, co jednak musicie na tą chwilę wiedzieć, to to, że większość reakcji w naszym organizmie zachodzi na drodze szlaków tlenowych, a zdecydowanie mniejszy udział mają szlaki beztlenowe. Tak jak już wspomniałem wcześniej, głównym motorem napędowym tym reakcji tlenowych są mitochondria, czyli nasze takie wewnętrzne silniki spalinowe. Możemy sobie dokładnie w taki sposób to zobrazować. Energia chemiczna pochodząca z paliwa, w naszym przypadku z pożywienia, zostaje przekształcona w silniku na energię mechaniczną, wprawiając pojazd w ruch. U nas oczywiście to będzie energia życiowa, niezbędna do wszystkich procesów energetycznych i też nas to wprowadza w ruch, pozwala nam żyć i tak dalej. Oczywiście, jak dobrze wiemy, w silniku spalinowym nie jest to proces 100% wydajny i dużą część energii tracimy w postaci ciepła. Otóż ludzkie ciało również nie jest w 100% maszyną wydajną energetycznie. Ciepło jest produktem ubocznym naszej niewydajności energetycznej i w normalnych warunkach tylko 40% dostarczonej energii zostaje przekształconej w ATP, natomiast cała reszta, 60% energii, zostaje rozproszona w postaci ciepła. Na pierwszy rzut oka nie brzmi to za ciekawie, ale w praktyce jest to bardzo dobre zjawisko. Ponieważ o takich właśnie osobach mówimy, że mają one szybki metabolizm. Wyobraźcie sobie pewną sytuację. Mamy pewną pulę pieniędzy, za którą chcemy sobie kupić ATP, no i odkładamy te pieniądze do kieszeni. Jednak w kieszeni mamy dziurę. Dorzucamy pieniędzy, ale w większości przelatują one przez tą kieszeń. Możemy do tego założyć, że dziura jest po jednej stronie kieszeni, a więc dorzucając pieniędzy, cały czas część przelatuje, ale powiedzmy jakieś te 40% zostanie nam w kieszeni na zakup ATP. Logiczne jest jednak to, że jeżeli chcemy uzbierać te 40%, no to musimy więcej dorzucić tych pieniędzy, aby w ogóle miały szansę tam się odłożyć. No i te pieniądze to tak naprawdę ilość energii, jaką dostarczamy w ciągu dnia w postaci kilokalorii,
Natomiast dziura w kieszeni to tak zwane białka rozprzęgające, które wpływają na większą niewydajność metaboliczną. Niewydajność metaboliczna jest więc pożądanym procesem i ta dziura w kieszeni to jest coś, czego tak naprawdę byśmy chcieli. Ponieważ aby mieć taką samą ilość energii wytworzonej, musimy dodać jej dużo więcej. Więc w praktyce możemy po prostu zjeść więcej energii, więcej kilokalorii na pokrycie naszych wydatków. To teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie deficytu energii. Czyli zaczynamy wrzucać do kieszeni sporo mniejszą ilość pieniędzy. No i w praktyce oznacza to tyle, że duża ilość tych pieniędzy przelatuje sobie, jest rozpraszana jako ciepło, no ale też niewiele zostaje na tej części, która stanowi te powiedzmy 40%, które musimy uzbierać. No i po niedługim czasie przychodzi do nas taka refleksja, że jeżeli nie zaszyjemy tej kieszeni, to tak naprawdę niewiele nam zostanie. Nasze ciało mówi więc do nas, jasno i wyraźnie, zaszyj kieszeń, bo nie starczy ci pieniędzy na zakup odpowiedniej liczby ATP. I w ten sposób mitochondria tak naprawdę zwiększają naszą wydajność metaboliczną, zszywając delikatnie kieszeń. W języku fizjologicznym po prostu powiedzielibyśmy, że ilość, aktywność białek rozprzęgających ulega zmniejszeniu. No i teraz nasza sytuacja staje się troszkę mniej oczywista, ponieważ dorzucamy mniej pieniędzy, a paradoksalnie pozostaje nam tyle samo co wcześniej. Więc za mniejszą ilość pieniędzy możemy kupić tyle samo albo nawet więcej. I tak samo działa nasz organizm. W momencie, kiedy dostarczymy mu mniej energii, to nie jest sygnał dla organizmu, że trzeba jakby wydatkować jej więcej, tylko to jest sygnał, że trzeba oszczędzać, bo wszystko nam przeleci przez kieszeń i nie będzie na zaspokojenie podstawowych procesów życiowych. Wiele badań wskazuje tak naprawdę na to, że poziom aktywności białek rozprzęgających był znacznie mniejszy u osób, które zredukowały i utrzymały masę ciała. To samo jednak tyczy się osób, które były bardzo długi czas w stanie restrykcji energetycznej lub które obcięły tą energię zbyt szybko. Oczywiście logiczne jest, że skoro tracimy masę ciała w trakcie redukcji, no to zmniejsza nasz się też wydatek energii, ponieważ ważymy trochę mniej, mamy mniej masy mięśniowej, troszkę jednak i tak dalej. Faktem jest jednak to, że nawet jeżeli obliczymy zapotrzebowanie energii pod nowe cyfry na wadze, że tak powiem, no to wciąż po dokonaniu pewnych pomiarów w komorze metabolicznej są dowody na to, że ten wydatek energii i tak się zmienia poniżej tego, co wynikałoby z nowych liczb. To wskazuje z kolei na to, że adaptacje metaboliczne na poziomie podstawowej przemiany materii, w tym przypadku, tak jak powiedziałem, na poziomie wydajności metabolicznej, rzeczywiście zachodzą. To oczywiście jest tylko jeden z mechanizmów obronnych naszego organizmu przed nadmiernym odchudzaniem, ale już nam coś mówi o tym, że nie warto obcinać tej energii zbyt dużo i zbyt gwałtownie i zbyt długo. Nie chcę jednak wychodzić dalej poza ten temat, ponieważ jest to dość skomplikowane i o wpływie innych czynników wydatku energii na adaptacje metaboliczne oraz o zmianie hormonów wraz z redukcją masy ciała opowiem w innym odcinku. Daj znać tylko, jeżeli ten temat Cię interesuje, czy tak. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę, zostaw komentarz, udostępnij, a ja będę miał wtedy sygnał, żeby nagrać taki materiał również o hormonach. To, co chciałbym, żebyście jednak zapamiętali z tego filmu, to to, że ciało w trakcie odchudzania staje się dużo bardziej efektywne w pozyskiwaniu energii. I z punktu widzenia odchudzania oczywiście nie jest to najkorzystniejszy efekt i każdy chciałby z nas jego uniknąć. Jednak spójrzmy na to od strony fizjologii. Jeżeli ciało czuje, że dostaje mniej energii, no to po prostu zwiększa swoją efektywność w jej pozyskiwaniu, aby uchronić się przed czasami głodu. I to już tyle na dziś. Tak jak powiedziałem, jest to mały wycinek tych adaptacji metabolicznych, ale mam nadzieję, że komuś to uświadomi, że nie warto zawsze jeść 1100-1200 kalorii, bo tak naprawdę nasze ciało nie jest głupie i potrafi sobie z tym poradzić. Jego głównym celem nie jest odchudzanie, a przeżycie. I powinniśmy zawsze o tym pamiętać, podejmując jakiekolwiek wysiłki odchudzania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!